pani, niech pani się strzeże. Proszę pani, mężczyzna to zwierzę. W pierwszych dniach się na oczach ma bielmo. W końcu każdy okaże się szelmą. Mój był także z początku aniołem. Czule gruchał i ściskał pod stolem. Dzisiaj nie mam pretensji, no cóż, taka świnia jak każdy już. W biurze wielki, ważna szyszka. Coraz awans i podwyżka. Straszny tyran jako szef. A po domu? Ech, psia krew. W domu zaraz na kanapie wypnie się i głośno chrapie. Albo chodzi kopcąc flają i piosenki mu dyndają. Gdy poznalam go poeta i pięknoduch esteta, proszę pani, w rok po ślubie godzinami w nosie dłubię. Czego żądać od niedojdy, żeby Gary Cooper był Isia Smajte. Wciąż by jadł, wciąż by żeby jeszcze choć w głowie miał olej, to bym sobie rzekła przewolej. A to dziecko i każdy z nich taki, duże dzieci i wielkie lajdaki. Żeby trochę poczytał czasami, żeby móc się z nim dzielić myślami, żeby chciał do teatru pójść raz. Nie ma, bo tu twardy jak glas. Proszę pani, ich rozrywki, żłopać wódkę, iść na dziwki. Dziwce kupi kwiatów kosz, mnie wydziela każdy grosz. W domu wciąż mu mówię Roman, bądźże trochę rotoman. Ale żal każdego słowa, a za domem Kazanowa. Lew we fraku i gagatek, a zobaczyć go bez gatek. Chuchro, nędza i ubóstwo. Skąd do niego cudzołóstwo? Są piękniejsi, zdrowsi młodzi, więc dla pani radę mam. Niech go pani nie uwodzi, bo publicznie w zęby dam.